Based Healthcare jest podejściem do systemu ochrony zdrowia, gdzie płacimy za efekt leczenia, mierzony różnymi sposobami, takimi jak w ochronie zdrowia to możemy mierzyć, na przykład w cukrzycy takim dobrym surogatowym miernikiem czy semi twardym jest poziom hemoglobiny glikowanej i chodzi o to, aby pacjenci byli utrzymani w odpowiedniej kontroli i w ten sposób, żeby byli wynagradzani lekarze rodzinni czy lekarze diabetolodzy, a nie tylko na zasadzie per capita, że ten pacjent jak gdyby przynależy do tego lekarza i lekarz dostaje za to pieniądze. To samo odnosi się do leków. My również chcielibyśmy powoli przechodzić na razie pilotażowo do takich sytuacji, gdzie płacimy na przykład w onkologii wtedy, kiedy mamy sukces terapeutyczny, a nie wtedy tylko, kiedy kupujemy ten lek, niezależnie od tego, czy ten lek pomaga, czy nie pomaga. Dochodzenie do tych 6% produktu krajowego brutto przeznaczonych na ochronę zdrowia, to przede wszystkim należy podkreślić, że jest to ruch w bardzo dobrym kierunku. My tak naprawdę wychodzimy z poziomu 4,67% PKB, który jest dalece niewystarczający. I to był poziom, który od wielu lat, przez pewien czas jeszcze na niższym poziomie, między 3 a 4%, służył finansowaniu systemu ochrony zdrowia.